Sławku, poprosimy najpierw ocenę twoją tego spotkania. Znaczy, no, ciężko coś powiedzieć, bo o tym spotkaniu, bo chcemy wszystko robimy, żeby wygrać, a przegrywamy kolejne mecze, że tutaj no, ciężko coś mi powiedzieć. Nie tylko kibice, ale także trener na konferencji prasowej zwrócił uwagę, że dzisiaj nie było pomocy. Taki trochę pstryczek do waszej formacji. Czemu właśnie nie ma dobrego rozegrania tej piłki do przodu? Bo tam jest i Kanon, i jest Van der Biesen, a potem Niedziela, i tych piłek nie dostają po prostu. Znaczy, no gra się tak jak przeciwnik posłala, także dzisiaj nam na dużo nie pozwolił i przegraliśmy ten mecz. Co teraz po meczu? Rozmawialiście coś między sobą w szatni? Co tam? Znaczy, na gorąco to nie ma co gadać, bo to wiadomo, trzeba z analizę zrobić i wtedy będzie na spokojnie pooglądać i zobaczyć, jakie były błędy, a nie na gorąco. Sławku, sytuacja w tabeli robi się no, podobna do poprzedniego sezonu. Czy już w szatni czujecie taką presję, czy jakby cały czas jeszcze liczycie na to, że ta runda nie skończy się tak tragicznie jak zeszło, bo nowe kibice już powoli jakby wspominają zeszły rok. Znaczy, no wiadomo, widać, że kolejny sezon i zaczynamy słabo, ale spokojnie. Na razie musimy wszystko zrobić, żeby błędy wyeliminować i żeby grać coraz lepiej i wygrywać mecze. Także tutaj nie możemy się też jakby tutaj grzać i tylko spokojnie pracować i do przodu.